Aktualności kulturalne. I młodziutka Joanna Sławińska, którą witam bardzo serdecznie z nie mniej młodziutkim gościem. Witamy, witamy serdecznie. Proszę Państwa, 7 marca na ekrany kin wejdzie film Kamienie na szaniec Roberta Glińskiego, zainspirowany książką Aleksandra Kamińskiego pod tym samym tytułem. Książki wydanej zresztą w okupowanej Warszawie, opartej na dziejach Tadeusza Zawadzkiego, Zośki i jego kolegów z Szarych Szeregów. Marcel Sabat, który jest moim gościem, witam serdecznie. Jest twórcą roli Zośki, czyli Tadeusza Zawadzkiego. Ta rola jest pana debiutem na dużym ekranie, przynajmniej jeśli chodzi o taką pierwszoplanową rolę. I parę dni temu, doniesiono mi, że parę dni temu pan widział film. Jakie wrażenia? Znaczy, przyznam szczerze, że siedziałem przez całą projekcję z zaciśniętym żołądkiem. Stres był nieporównywalnie po prostu wielki. Nigdy nie miałem takiej sytuacji, nie wiem, znajdując się na spektaklu, czy w trakcie spektaklu, przed spektaklem. Jednak uważam, że o dziwo te niby prostsze jakieś sytuacje życiowe są bardziej stresujące. No i nie ukrywam, że byłem pod wpływem dużych emocji po obejrzeniu tego filmu. Bohaterami powieści Aleksandra Kamińskiego są trzej chłopcy, czyli właśnie Tadeusz Zawadzki, Zośka, Jan Bytnar, Rudy, jego kolega, i Maciej Aleksy Dawidowski, Alek. To była taka paczka trzech przyjaciół, ale w filmie Roberta Glińskiego jest dwóch głównych bohaterów, tak? Tak. Reżyser wraz ze scenarzystą zdecydowali, że jednak ta historia będzie trochę skrócona, ponieważ jeżeli miałaby ona jeszcze objąć historię, większą historię Alka, ten film musiałby trwać 7 godzin. Jednak nie udało nam się wszystkich wątków umieścić w tym filmie, natomiast najważniejsze wątki książki są w filmie. Jakby historia głównie opowiada o losach Zośki i Rudego i o ich przyjaźni. No właśnie, chyba zdaje się, że sama akcja pod arsenałem, czyli odbicie, takie brawurowe odbicie właśnie Rudego i 20 innych więźniów, ponad 20 innych więźniów, tą akcją dowodził właśnie Zośka, czyli Tadeusz. To jest tylko jeden z elementów tego filmu, tak? O czym właściwie ten film opowiada? Film opowiada o młodych ludziach, którzy mieli swoje cele, swoje idee, swoje pasje i w pewnym momencie to zostało po prostu im pokrzyżowane. Jakby film już się zaczyna w trakcie wojny, natomiast największym jakby bólem dla mojej postaci jest to, że zostaje porwany jego największy przyjaciel, czyli Rudy, i robi wszystko, żeby go odzyskać i żeby go po prostu na nowo zobaczyć. Tak. Tak, właśnie w tej chwili jesteśmy w takim momencie szczególnym, bo niebawem urodziny Zośki, byłyby 93. Tadeusza Zawadzkiego. To jest też jakby taka okazja do naszego spotkania. I ten młody wówczas bardzo człowiek, podczas akcji pod arsenałem miał 20 parę lat, kiedy wojna zaczynała się, miał lat tam 18 czy 19. No, dowodził tak wielką akcją, dowodził wieloma innymi akcjami, najpierw sabotażowymi, a później z bronią w ręku. Jak pan tak patrzy na tego swojego bohatera, tego 18-latka, 20-parolatka, czuje pan z nim jakąś więź? Myśli pan tak o tych wydarzeniach wojennych no wyobraża pan sobie, że mógłby się pan tak zachowywać, że mógłby pan tak narażać życie? Jest on panu bliski jakoś? Oczywiście, że to są bliskie emocje, bo jakby te emocje i ten temat jest oczywisty, tego typu działania są oczywiste. Natomiast ja osobiście nie wyobrażam sobie wojny i tego, że nawet jeżeli... ja wydaje mi się, że oni też mieli taki problem, który polegał na tym, że wiadomo, że zabijali Niemców i tak dalej, natomiast tu w tym momencie nie ma jakby rozgraniczeń, kogo się zabija. Zabija się człowieka, tak? I to jest największy problem. Przypomnę, że dokładnie akcję pod arsenałem zorganizował chłopak, który miał 22 lata. Czyli o te 2-3 lata był ode mnie młodszy. Ja sobie nie wyobrażam tego, że pod wpływem emocji, pod wpływem jakiegoś tam szantażu, ten chłopak był w stanie zorganizować akcję, której był dowódcą. Czy dowódcą wtedy był Orsza, natomiast on zorganizował tę akcję.
Nie wyobrażam sobie po prostu. A dlaczego tego. Pan sobie nie Dlatego, wyobraża? Że nie jestem postawiony w tego typu okolicznościach i sytuacjach. To jest dla mnie... Teraz mamy... Dobrze wiemy, co się dzieje na Ukrainie i to, co tamci młodzi ludzie przeżywają, dla mnie to też jest... Bardzo im kibicuję osobiście i bardzo bym chciał, żeby doszli wreszcie do jakiegoś porozumienia. Natomiast no, bardzo się cieszę, że ja nie muszę podejmować. Na razie mam nadzieję, że nie będę podejmował tego typu decyzji, bo to nie są łatwe decyzje. Bo to pewnie jest tak, że okoliczności stwarzają człowieka i gdyby dzisiaj pan stanął przed takimi wyborami wielu młodych ludzi, no to nie wiadomo, jakby się zachowali. Tamto pokolenie, to pokolenie Kolumbów było wychowane na określonej literaturze, byli przygotowywani do tego przez swoich rodziców. Tadeusz Zawadzki też pochodził ze szczególnej rodziny. Jego ojciec był rektorem Politechniki Warszawskiej. Mama no to wszystko, też była nauczycielką. No właśnie, to wszystko na to wpływało. Co jest właściwie taką główną osią dramaturgiczną tego filmu? Wątek, którym jest akcja pod Arsenałem, czyli odbicie Rudego i wszystko to, co się dzieje po śmierci Rudego i Jarka. A główny konflikt tego filmu? Główny konflikt tego filmu to jest postawa. To są dwie postawy, którą Rudy wyznaje. Postawa Rudego polegała na tym, że chciał, żeby jego działania opierały się tylko i wyłącznie na działaniach mało sabotażowych, na walce w konspiracji w podziemiu. Natomiast Tadeusz Zawadzki był zdecydowany, że chce walczyć z bronią, prawdziwą bronią i to był jego główny cel. Na zakończenie naszej rozmowy proszę jeszcze tylko powiedzieć, czy prawdą jest, że Robert Gliński bardzo intensywnie was przygotowywał, edukował przed tym tak, filmem. Tak, mieliśmy bardzo intensywny okres prób, który trwał miesiąc. Przeszliśmy cały scenariusz wraz z reżyserem Tomkiem Ziętkiem, który gra Rudego i wszystkimi aktorami, którzy zostali zaproszeni na próby. Dostaliśmy do przeczytania wiele lektur, parę filmów do obejrzenia, a tak poza tym to się żyło tym filmem i cały czas o tej roli myślało i chciało się jak najlepiej wykonać zadania, które potem będą... które potem były na planie zdjęciowym. Były też próby w domu reżysera i bardzo intensywna praca. Film wchodzi na ekrany 7 marca. Zdjęcia były kręcone w Warszawie i w Lublinie, no bo właśnie ta akcja pod Arsenałem między innymi w Lublinie była kręcona ze względu na to, że na Starówce w Lublinie są właśnie dobre tak zwane lokacje, takie miejsca do kręcenia zdjęć. Zapraszamy Państwa do oglądania filmu 7 marca, filmu Roberta Glińskiego Kamienie na szaniec, a naszym gościem był odtwórca roli Zośki, czyli Tadeusza Zawadzkiego, Marcel Sabat. Dziękuję.